oszczędna, monochromatyczna schadzka. To twój pierwszy film, którym się dałaś poznać szerszej publiczności, twój pierwszy film studencki. Skąd decyzja, żeby z grafiki, malarstwa przejść na animację? Na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki tak czy inaczej musiałam przejść przez pracownię filmu animowanego. I profesor Kucia zachęcił mnie do tego bardzo skutecznie. Po prostu powiedział mi, że jeżeli chcę uprawiać malarstwo i grafikę, to animacja w niczym temu nie przeszkadza. To jest malarstwo i grafika, jakakolwiek technika, którą sobie wybiorę, tyle tylko, że do niej dodaję czas i ruch. I ruch, no właśnie. Bohaterką schadzki jest ludzka dłoń, której nadałaś cechy i motorykę kobiecej postaci. Jak wpadłaś na taki niezwykły pomysł? Kiedy myślałam o filmie, akurat czytałam wtedy opowiadania Cortazara i tam jedno takie opowiadanie było, w którym bohaterką jest dłoń. Akurat ten mój scenariusz w niczym nie przypomina opowiadania Cortazara. Poprosiłam koleżankę z Warszawy, żeby coś tam wymyśliła do tej ręki, a ona z kolei akurat wtedy słuchała piosenek Leonarda Cohena i piosenkę o Joannie Dark. Więc zaproponowała mi, żebym właśnie tą Joannę Dark ubrała w tą rękę, która na końcu płonie. Po twoich filmach pojawiały się pytania, jak to zostało zrobione, jak udało się osiągnąć tak niezwykłą płynność ruchu. Czy możesz zdradzić tajniki swojego warsztatu? To jest jakiś przypadek. Znaczy, bardzo się starałam oczywiście. Animować to w sposób kobiecy, ale też no, jestem kobietą, więc jest mi prościej animować ruchy kobiece. Nie mam jak żadnego tajnika specjalnego, tak wychodzi po prostu. Chciałem cię jeszcze zapytać, dlaczego zdecydowałaś się opuścić Kraków, Polskę i kontynuować swoją karierę we Francji? To przede wszystkim poszukiwanie jakiejś innej narracji. Chciałam spróbować opowiadać filmy nieco inaczej, opowiadając historię może jakoś bardziej konkretnie. Kino francuskie zawsze bardzo mnie interesowało i odpowiadało mi to, co się tam działo właśnie w narracji, że to zawsze było troszeczkę intuicyjnie, jednocześnie ta historia jakoś bardziej była zrozumiała dla widza.